Słońce bez litości praży południowo-indyjski las. Stara, doświadczona przewodniczka wie, że czas ruszać w drogę. Kończy się pożywienie i woda. Grupa musi rozpocząć doroczną migrację do krainy obfitości. Słonie mają do pokonania 160 km suchych lasów, w których roi się od niebezpieczeństw. Dla małego wnuka przewodniczki będzie to skrajnie trudny marsz. Jeśli chce przeżyć, musi pójść drogą swoich przodków. Dzika przyroda Indii. Szlak słoni. Z lasu wyłania się potężne stworzenie. Anura, 3-metrowej wysokości słoń indyjski. Waży 3 tony. Przyprowadziła swoją rodzinę na łąki, gdzie można znaleźć świeżą roślinność. Anura ma 50 lat i jest najstarszą samicą w grupie. Pełni więc funkcję przewodniczki. Od 20 lat stoi na czele rodziny, która liczy dziś 11 członków. Pozostałe słonie to jej siostry, córki, a nawet wnuczki. Ich życie zależy od decyzji przewodniczki. Anura nauczyła się wszystkiego od swoich starszych krewnych i podobnie jak one, musi teraz przekazać swoją wiedzę następnym pokoleniom. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich musi nauczyć się młody słoń, jest szlak dorocznych migracji. Gdy w lutym i marcu nadchodzi susza, grupa rusza ku bardziej wilgotnym pastwiskom, leżącym w odległości 160 km nad rozlewiskami rzeki Kabini. Rzeka ma źródła w Ghatach Zachodnich, skąd płynie na wschód przez porośnięte lasami wzgórza i niziny południowych Indii. W jej okolicy żyją tysiące słoni. Rozpoczęła się pora sucha, i wiele zwierząt wyruszyło w odległe o setki kilometrów miejsce, w którym na pewno będzie pasza, do Parku Narodowego Nagarhole. Opadające wody rzeki Kabini odsłoniły tu gęste, trawiaste łąki. Tam słonie będą miały zapewniony pokarm i wodę aż do powrotu monsunu w czerwcu. Anura pokonała tę trasę już 50 razy. W tym roku może to być jej ostatnia wędrówka. W naturze słonie indyjskie rzadko osiągają 60 lat. Przewodniczka musi więc przekazać swoją wiedzę towarzyszkom. Grupa Anury, jak wszystkie rodziny słoni, opiera się na więzach rodzinnych oraz wzajemnej pomocy. Przewodniczka ma bliskie relacje z 7 dorosłymi samicami, które są jej siostrami i córkami, oraz z ich młodymi. Oto Nawin, najmłodszy wnuk przewodniczki. Ma 3 miesiące i wciąż jeszcze ssie. Dziennie może wypić ponad 10 litrów mleka. Wielu jego starszych kuzynów również pozostaje na mlecznej diecie, choć próbują już roślin. Słonie indyjskie karmią młode w pierwszych latach ich życia, ale obowiązek ten dzieli między sobą cała grupa.
Matki karmią siostrzeńców i siostrzenice, więc Nawin ma wiele możliwości. By samica słonia mogła wyprodukować potrzebną ilość mleka, musi zjeść niemal 300 kg pokarmu roślinnego dziennie. To 10% jej wagi ciała. Jest kwiecień, środek pory suchej. Większość roślin uschła, choć na polanie wciąż jeszcze można znaleźć atrakcyjną trawę. Jednak jej zapasy nie wystarczą na długo. O tej porze roku temperatura może przekraczać 30 stopni Celsjusza, a nadejścia monsunu próżno spodziewać się wcześniej niż za 2 miesiące. Mając w grupie tak wiele młodych, Anura musi znaleźć dla swojej rodziny lepsze miejsce. Okoliczne lasy wyschły. Drzewa zrzuciły liście, by ograniczyć parowanie wody. Grupa cyjonów, dzikich psowatych z Azji, budzi się z porannej drzemki. W przeciwieństwie do słoni, one pozostają tu przez cały rok. Grupa składa się z samca i samicy, będących przewodnikami, dwóch sióstr samicy oraz czwórki młodych. Cyjony są niezwykle sprawnymi myśliwymi, choć na pierwszy rzut oka trudno w to uwierzyć. Podobnie jak psy domowe, przesypiają większą część dnia. Niektórym członkom grupy trudno się w porę obudzić. Jednak niebawem cała grupa jest na nogach, oddając się porannym rytuałom. Podstawa to rozciąganie, pozwalające rozluźnić mięśnie. U wilków hierarchię ustala się bardziej stanowczo. Jednak cyjony nie są wojownikami, lecz kochankami. W ich grupach odbywa się to subtelniej. Czasami dochodzi do szamotaniny między młodymi. Jednak dorosłe osobniki zwykle nie walczą o dominację. Członkowie grupy witają się nawzajem, wzmacniając wzajemne układy. Dobre relacje są szczególnie ważne w przypadku głównej pary. Pozwalają utrzymać harmonię i spójność grupy. W miarę jak okolica wysycha, liczne zwierzęta migrują w stronę nielicznych pozostałych wodopojów. Cyjony mają ustalone zwyczaje. Każdego dnia grupa przychodzi nad staw, by ochłodzić się i ugasić pragnienie. To również dobre miejsce, by złapać trop potencjalnej zdobyczy. Wszystkie zwierzęta muszą się od czasu do czasu napić. Dziś rano nie ma jednak żadnych śladów, więc przewodnik rusza w inne miejsce. Grupa znika wśród drzew. Niebawem trawa na polanie przybierze brązowy kolor. Świeża, zielona roślinność jest bardziej odżywcza i łatwiej strawna. Póki jest dostępna, Anura i jej krewni najadają się na zapas.
Przewodniczka rozkopuje ziemię, by uwolnić korzenie roślin. Następnie chwyta trąbą kępę trawy i wstrząsa, by oczyścić ją z suchej gleby. Młode obserwuje, a potem próbuje zrobić to samo. Trąba dorosłego słonia może ważyć 130 kg. Mimo ogromnej masy, jest bardzo czułym organem. Jej zakończenie jest tak chwytne, że pozwala unieść z ziemi piórko. Słonie wykorzystują trąby do wielu zadań. Wąchania, chlapania, jedzenia i picia, badania nieznanych obiektów i komunikacji z przyjaciółmi. Grupa spędza na jedzeniu nawet 18 godzin dziennie. Z wyjątkiem kilku krótkich drzemek, resztę czasu pochłania wędrówka w poszukiwaniu pożywienia. Tylko dla Nawina i reszty młodych odpoczynek jest czasem do zabawy. Przez pierwsze 4 lata życia młode słonie poświęcają harcom cały wolny czas. Pozwala im to ustalić późniejszą pozycję w grupie, a także zacieśnia więzy rodzinne i przyjaźnie, z których niektóre pozostaną na całe życie. Zabawa rozwija też mięśnie oraz zwiększa możliwości ruchowe i intelektualne. Słonie są niezwykle inteligentne. Spośród wszystkich ssaków ich mózgi najbardziej przypominają mózgi ludzi. Przynajmniej pod pewnymi względami. Słonie odczuwają i okazują całą gamę złożonych emocji. Mają też fantastyczną pamięć. Dzięki niej Anura może poprowadzić swoją rodzinę do rzeki. Przez 50 lat przewodniczka tworzyła mentalną mapę wędrówek grupy. Pokonując rozległe obszary, Anura musi pamiętać położenie niewielkich trawiastych polan i wodopojów, które utrzymają grupę przy życiu. Wydłużający się dzień to znak, że trzeba ruszać w drogę. Słonie opuszczają polanę i zagłębiają się w las. Czeka je 160-kilometrowy marsz. Dla małego Nawina będzie to długa droga. W całym regionie trwa wędrówka słoni wiedzionych przez przewodniczki do Parku Narodowego Nagar Hole. Samice i młode przemieszczają się w grupach, podczas gdy dorosłe samce preferują życie w pojedynkę. Ten 20-letni samiec spędził w samotności niemal 11 miesięcy. Teraz on również udaje się na wielkie spotkanie nad rzeką Kabini, po ścieżkach, które poznał w młodości oraz wytyczył sam. Samiec idzie z daleka. Tam lasy zaczęły wysychać wcześniej. Nie mając wiele pożywienia i wody, ratuje się zjadając korę drzew. Ciosy pozwalają mu dobrać się do wartościowej, miękkiej tkanki drzewa. To w gruncie rzeczy przerośnięte siekacze, które zaczynają rosnąć w drugim roku życia. U samic są one mniejsze i nie osiągają tak imponujących rozmiarów.
Ciosy rosną przez całe życie słonia, dochodząc do 2,5 metra długości. Są idealnym narzędziem, by walczyć z innymi samcami lub zdzierać korę z drzew. Wysoko na gałęzi inny samotnik spogląda na swoje terytorium. To samiec lamparta. Waży 70 kg, 4 razy mniej niż tygrys. Ale pod względem stosunku siły do masy jest najpotężniejszym kotem na świecie. Doskonale się wspina i spędza większość życia na drzewach. Śpi, je, a nawet kopuluje w koronach drzew. Poluje w nocy, a przez większą część dnia odpoczywa. Nie zawsze udaje się jednak znaleźć wygodną pozycję, zwłaszcza w południowym upale. Lampart poczuł zapach, który nie daje mu zasnąć. Ma bystry wzrok, doskonały słuch i doświadczenie w polowaniu w leśnym gąszczu. Z miejsca dostrzega ruch na swoim terytorium. To intruz, czarna pantera. Nazwę tę nadaje się osobnikom, u których nadmiar ciemnego pigmentu skutkuje całkowicie czarnym futrem. Przybysz należy do tego samego gatunku. Tylko 10% lampartów ma takie umaszczenie. Lampart nie zamierza tolerować na swoim terytorium innego samca. Intruz dostrzegł go i zrozumiał sugestię. Nie interesuje go walka. Jest na to zbyt gorąco. Wyjaśniwszy nieporozumienie, Lampart potwierdza swoje prawo własności, znacząc moczem pień drzewa. Następnie idzie sprawdzić, czy w jego lesie nie pojawili się inni nieproszeni goście. Następnego ranka rodzina Anury ma za sobą już 30 km szlaku. Dla najmłodszych to pierwsze doświadczenie w pokonywaniu gęstego lasu. Anura przechodzi tędy regularnie, od 50 lat. Młode idą gęsiego za przewodniczką. Pochód zamyka dorosła samica, by nikt nie pozostał z tyłu. Trzymiesięczny Nawin trzyma się blisko matki. Dla niego podróż jest prawdziwym wyzwaniem i z trudem nadąża za resztą. To jego pierwsza migracja i musi się wiele nauczyć. Grupa zatrzymuje się na popas. Nawin może wreszcie odpocząć. Jest tu pod dostatkiem trawy, ale Anura pokazuje, że można też znaleźć inne pożywienie, jeśli tylko wzrost pozwala go dosięgnąć. Słonie mogą się żywić około 100 gatunkami roślin.
Dla Nawina las to przede wszystkim nowe dźwięki i zapachy. Musi je chłonąć i zapamiętać na przyszłość. Słonie nie są jedynymi roślinożercami, które w porze suchej zmuszone są szukać pożywienia w lesie. Nakrapiane aksisy czy tale również przenoszą się między drzewa. Choć ich podstawowym pokarmem jest trawa, zwierzęta muszą się teraz zadowolić liśćmi. Aksisy rozmnażają się przez cały rok, więc grupie towarzyszą młode w różnym wieku. Ozdobione porożem samce trzymają się blisko, czekając aż któraś z samic wejdzie w ruję. Samce aksisów co roku zrzucają poroże, ale każdy robi to według własnego kalendarza. Po 6 miesiącach poroże odrośnie do pełnej długości, czyli około metra. Gdy stwardnieje, samce zdrapią z niego delikatną skórę, otrzymując broń do walki o dostęp do samic. Grupa hulmanów dołącza do aksisów, żerując w koronach drzew. Korzystają na tym wszyscy. Aksisy zjadają to, co przypadkowo zrzucą małpy. Oba gatunki rozumieją swoje sygnały alarmowe. Oznacza to, że aksisy wypatrują niebezpieczeństwa z ziemi, a małpy z wysoka. Niektóre hulmany żywią się liśćmi. Inne szukają na pniach wysokokalorycznych bezkręgowców. Młode muszą pozbyć się nadmiaru energii. Korzystając z ochrony aksisów, dorosłe małpy mogą się nieco odprężyć i zająć pielęgnacją sierści. Pomaga to w usuwaniu pasożytów, a także wzmacnia więzi wewnątrz grupy. Najmłodsi otrzymują swoją porcję mleka. Spokój burzy sygnał alarmowy aksisów. Hulmany reagują błyskawicznie. Uciekają na wierzchołki drzew. Aksisy będą musiały polegać na swoich szybkich nogach. Samiec lamparta obchodzi swoje terytorium. W nocy może być poważnym zagrożeniem zarówno dla małp, jak i dla aksisów. Jednak lamparty zwykle nie polują w dzień. Samiec poszedł się tylko napić z pobliskiego wodopoju. Deszcz nie padał od 7 miesięcy i w niewielu zbiornikach zachowała się woda.
Do tych, które jeszcze nie wyschły, ściągają zwierzęta z okolicy oraz te, które przywiodła tu migracja. Rodzina Anury wynurza się z leśnego gąszczu i zmierza prosto do zbiornika. Słonie muszą wypić dziennie wannę wody, więc Anura wytycza szlak w taki sposób, by przechodził obok jak największej liczby źródeł wody. Drogę do nich pokazała jej matka, która poznała ją od własnej matki. Dzięki doskonałej pamięci słonie potrafią przekazywać wiedzę z pokolenia na pokolenie, przemierzając ścieżki sprawdzone na przestrzeni wieków. W trąbie słonia mieszczą się 4 litry wody, więc nie potrzeba wiele czasu, by ugasić pragnienie. Nawin czeka na brzegu, podczas gdy jego matka i ciotka brodzą w głębokiej wodzie. Słonie mogą pić, oddychając w tym czasie za pomocą trąby wystającej nad powierzchnię wody. Napiwszy się, rodzina rusza w dalszą drogę. Do pokonania pozostało jeszcze 80 kilometrów. Gdy zaczyna brakować wody, przy ocalałych zbiornikach mogą rozgrywać się dramatyczne sceny. Grupa cyjonów otoczyła kilka sambarów. Na razie sambary są bezpieczne w wodzie. Cyjony wzięły na cel jedno z młodych. To dla nich łatwy cel, jeśli tylko się do niego dostaną. Jednak woda jest zbyt głęboka. Sambary symulują szarże, próbując odstraszyć napastników. Cyjony nie dają za wygraną. Są najedzone, więc dorosłe osobniki pozostają z tyłu, pozwalając młodym ćwiczyć się w polowaniu. Jeśli mały sambar będzie trzymać się między rodzicami, powinien być bezpieczny. Jedna z samic zebrała się na odwagę i rusza prosto na grupę cyjonów. Jednak po wyjściu z wody znalazła się w niebezpieczeństwie. Dobrze wycelowany kopniak może spowodować poważne obrażenia. Niedoświadczone cyjony są zagubione. Pojedynczy sambar przyciąga uwagę całej grupy. Cyjony ścigają samice aż do lasu. To może się skończyć tragicznie. Udało się.
Na razie jest pad. Cyjony są w stanie czekać godzinami. Jednak w tym momencie są bardziej pobudzone niż głodne, więc tracą cierpliwość. Gdy zagrożenie mija, sambary jeden po drugim wychodzą z wody i zmierzają w stronę lasu. Młode otrzymało ważną lekcję, jak bronić się przed drapieżnikami. To rodzina Anury wędruje przez całą noc. Słonie pokonały 130 kilometrów. Do parku Nagarhole i brzegów rzeki Kabini jest już blisko. Nareszcie pojawiła się trawa. Nawin ma czas, by poscać matkę. Po wyjściu z pomiędzy drzew słonie szybko się nagrzewają. Machanie uszami daje pewną ochłodę. Ich powierzchnia pokryta jest cienkimi naczyniami krwionośnymi, które pomagają oddawać ciepło. Nawin szuka cienia pod brzuchem matki. Jednak ten parasol nieustannie się przesuwa. Mały słoń jest zmęczony. Zsie własną trąbę, podobnie jak ludzkie dzieci ssą kciuk. Opiera się o mamę, by odpocząć. Nie może już ustać na nogach. Musi trochę odpocząć. Jak wszystkie małe dzieci, potrzebuje więcej snu niż jego matka i ciotki. Rodzina rusza w dalszą drogę. Matka próbuje postawić syna na nogi. Jednak malec nie chce o tym słyszeć. Dwóch starszych kuzynów Nawina tryska energią. W czasie, gdy ich matki żerują, młode zorganizowały sobie zapasy. Młode samce mają po 3 lata i niebawem przestaną ssać. Próba siły pozwala rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w dorosłym życiu. Zaczęły im już rosnąć ciosy, które kiedyś staną się ich najsilniejszą bronią. Jednak na razie wykorzystują trąby i masę ciała.
Nawin wciąż próbuje uniknąć dalszej wędrówki. W końcu matka stawia go na nogi. Obserwując pasącą się rodzinę, Nawin próbuje robić to samo, skubiąc trawę trąbą. Podnosi z ziemi część roślin. To dobre ćwiczenie, bo za kilka miesięcy zacznie już jeść pokarm roślinny. Jednak zbieranie trawy przy pomocy trąby nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Minie wiele czasu, zanim Nawin nauczy się w pełni operować 150 tysiącami mięśni swojej trąby. Na razie wydaje mu się ona tylko przeszkadzać. Przyjdzie czas, gdy, jak wszystkie słonie, będzie wykorzystywać trąbę niemal do wszystkiego. Słonie potrafią przy jej pomocy nawet znajdować wodę. Anura rusza dalej. Poczuła w powietrzu delikatny zapach rzeki. Węch słoni jest tak czuły, że mogą wyczuć obecność wody z odległości ponad 15 kilometrów. Anura wie, że cel wędrówki jest niedaleko, dlatego postanawia iść dalej. Nawin z trudem zbiera siły. Na szczęście to już ostatnia prosta. Trzydzieści kilometrów dalej płynie rzeka Kabini. Jej płaskie i żyzne brzegi porasta świeża trawa. Właśnie tego szukają słonie. Ściągają tu ze wszystkich stron. Z lasu wyłaniają się kolejne grupy. Każda prowadzona przez swoją przewodniczkę, znającą odwieczny szlak migracji. Wkrótce zbiorą się tu ich setki, by gasić pragnienie wodą z rzeki i żerować na łąkach. W ten sposób uda im się przetrzymać porę suchą. Słonie pozostaną tu przez 2 miesiące, aż do nadejścia monsunu. Później rzeka wyleje, zatapiając łąki, i słonie odejdą. Powrót deszczu odświeży roślinność całego regionu, a zwierzęta będą mogły wrócić w rodzinne strony. Teraz w grupach można zobaczyć nie tylko samice z młodymi. Oto samiec nazywany panem Kabini. Waży 5 ton i mierzy 3 metry wysokości. Jest największym słoniem indyjskim na świecie. Ma niemal 50 lat, a dzięki ogromnym ciosom stał się dominującym samcem w Nagarhole. Coroczne zgromadzenie słoni tworzy świetną okazję do znalezienia partnerek. Wiele z żerujących nad rzeką słoni to jego potomstwo. Na drugim brzegu z lasu wyszły grupy miejscowych aksisów oraz dzików. Otwarty teren ułatwia wypatrywanie niebezpieczeństw, ale trudniej tu o bezpieczną kryjówkę.
Tygrys bengalski z oddali obserwuje scenę. To młody samiec. Ma 1,5 metra wysokości, o 1/3 więcej niż aksisy i waży 180 kg. Jest potężnym drapieżnikiem i stoi na szczycie piramidy pokarmowej. Poluje w lasach, atakując z zasadzki. Nie pogardziłby posiłkiem z aksisa lub dzika. Zwierzęta są podenerwowane, choć wiedzą, że na otwartej przestrzeni tygrys nie stanowi dla nich zagrożenia. Dopóki mają go na oku i zachowują bezpieczny dystans, niebezpieczeństwo jest minimalne. Tygrys przyszedł tu w tym samym celu, co wszyscy – ugasić pragnienie. A także ochłodzić się w błocie. Po kilku godzinach odpoczynku tygrys wraca na swoje terytorium. Tam, pośród drzew, zawieszenie broni przestanie obowiązywać. Żadne zwierzę nie może czuć się bezpiecznie w pobliżu takiego drapieżnika. Tygrys mógłby zabić nawet małego słonia, jak Nawin. Mglisty świt odsłania tropy kolejnych słoni. Grupy, które zjawiły się wcześniej, witają nowoprzybyłych. Migracja pozwala raz do roku spotkać dawno niewidzianych znajomych. Słonie mają doskonałą pamięć. Starzy znajomi witani są jak przyjaciele. Po 3 dniach i 2 nocach wędrówki pojawia się również rodzina Anury. Męcząca podróż Nawina dobiegła końca. Anura poprowadziła swoją grupę pewnie wytyczonym szlakiem, który przechowuje w pamięci. Pozostali członkowie rodziny uczą się podczas każdej migracji. Prędzej czy później Anura odejdzie, ale jej wiedza zostanie przekazana dalej. Kolejne pokolenia będą przemierzać szlak wytyczony przez przewodniczki z przeszłości. Nawin przeżył swoją pierwszą migrację. Gdy dorośnie, będzie musiał porzucić grupę, ale żyjąc samotnie, nie zapomni szlaku i wszystkich ważnych miejsc po drodze. Słonie pozostaną na żyznych nadrzecznych łąkach przez 2 miesiące. W czerwcu rozpocznie się monsun. Długo oczekiwany deszcz rozpocznie porę deszczową. Rzeka wystąpi z brzegów, zalewając łąki, a okoliczne lasy zazielenią się.
Słonie wrócą do swoich lasów i pozostaną tam aż do następnej migracji. Wtedy Nawin będzie miał już ponad rok. Urośnie, zrobi się silniejszy, roztropniejszy i po raz drugi ruszy ścieżką swojej przewodniczki. Wersja polska Kanal Plus. Tekst Filip Szymborski. Konsultacja Izabela Olejniczak i Paweł Boniecki. Czytał Kacper Kaliszewski.